Żyjemy w kraju, w którym chyba nie ma człowieka, który nie słyszałby czegoś o Jezusie. Ludzie klepią od najmłodszych lat jakieś sformułowania o Panie Jezu. Zastanawialiście się kiedyś, kto to jest Pan? Pan to nie jest Pan Zdzisiek, to nie jest Pan Kowalski. Pan to ktoś, kto panuje. Pan to ktoś, kto króluje. Ktoś, kto włada. Przyjacielu, jeśli twoje myśli nie są zgodne z myślami Jezusa, twoje czyny nie są zgodne z Jego czynami, twoje zachowania, to zatrzymaj się na chwilę. Posłuchaj świadectw naszego życia, świadectw osobistego spotkania z Bogiem, bo te świadectwa zmieniły nasze życie. I dzisiaj to ty, tylko i wyłącznie ty, który słyszysz teraz te słowa, decydujesz, czy to ma dla ciebie jakąś wartość, czy nie ma. Przyjaciele, ja przez 30, nazywam się Michał Korgol, przez 30 parę lat mojego życia wzrastałem w takiej mentalności, że na wszystko muszę zasłużyć, że wszystko muszę wyrwać. Od młodych lat byłem świetnym uczniem, byłem prymusem, kończyłem z najwyższymi średnimi, szkoły podstawowe, liceum. Potem przyjechałem do Warszawy zaczynać karierę. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. Szedłem dalej. Dalej szedłem w to, co od początku mi wpajano. Bo bardzo, jak większość z was, bardzo chciałem osiągnąć sukces. Zacząłem budować dużą kancelarię prawniczą. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy. Przyjaciele, kiedy wszyscy na zewnątrz przychodzili, klepali mnie po plecach, mówili: Michałku, super, świetnie, jesteś człowiekiem sukcesu. Kiedy prezentowałem się na różnego rodzaju konferencjach, kiedy mogłem sobie pozwolić na zbudowanie pięknego domu, na kupno nowych samochodów, wyjazdy kilka razy w roku na zagraniczne wakacje. Właśnie wtedy wiedziałem, że nie o to chodzi. Że szczęścia, bezpieczeństwa nie mogę sobie kupić. Że nie mogę się przeglądać w oczach ludzi. Ale szedłem dalej, bo nie znałem rozwiązania i żyłem w tym systemie. Byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. Każdego dnia zakładałem maskę i wiesz, o czym mówię. Wiesz, ile razy udajesz przed żoną, mężem, kumplami, koleżankami. Udajesz twardziela. Ja wiele lat udawałem twardego człowieka, a prawda była taka, że bardzo się bałem. Czasami tak pajacowałem jak on, bo myślałem, że w tym momencie jestem twardy. Że inni to kupią, tak? Bo o to mi chodziło, bo nie wiedziałem, co będzie dalej. Prawda była taka, i wiesz, o czym mówię, że kiedy szedłem do domu, zastanawiałem się, co będzie jutro. Zastanawiałem się, co będzie dalej. Wiedziałem, że w tym, co mam do tej pory, a miałem wszystko, co oferuje ten świat. Wszystko. Pozycje, pieniądze, szacunek. Po ludzku nie potrzebowałem zmiany, ale wiedziałem, że w tym nie ma szczęścia. I miałem to szczęście, tak jak wy teraz, że w tym właśnie miejscu mojego życia usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż z miłości na mnie. Że Bóg tak pokochał świat, że tak pokochał mnie, że sam zszedł na ziemię i wziął winę. Wziął winę na siebie, karę za moje bezbożne życie. Tak samo jak i za twoje. Przyjaciele, w pierwszej chwili, kiedy usłyszałem te słowa, to one strasznie ryły mi głowę. Ja nigdy nie byłem religijny. Nigdy mnie to nie interesowało. Myślałem, że religia, w ogóle Bóg, to są tematy dla słabych ludzi, którzy sobie nie radzą. A przecież ja byłem silny. Ja byłem świetny. Zawsze miałem spięte pośladki i wszystko potrafiłem osiągnąć. Tylko wiedziałem, że generalnie to nie o to chodzi. Ale jeszcze cały czas nie wiedziałem, jakie jest rozwiązanie. I nagle słyszę, że rozwiązaniem jest Jezus. Że rozwiązaniem jest Jezus. Że są ludzie, którzy poznali Go osobiście. Wiecie, ja bardzo szybko zawołałem do Niego, mówię: tak, Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli to, co mówią Ci ludzie, jest prawdą, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, jeśli Ty jesteś osobą, to ja chcę Cię poznać. Chcę Cię doświadczyć jako żywego Boga. Bardzo szybko, kiedy wypowiedziałem te słowa, przyszło do mnie przekonanie, absolutne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty przekonał mnie o grzechu. Wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Nie potrafiłem tego intelektu
intelektualnie wytłumaczyć, ale wiedziałem, że go potrzebuję i zawołałem do Niego, nie rozumiejąc nic. Jezus, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię, aby mnie uratować. Wierzę, że poszedłeś na krzyż za mnie, a następnie zmartwychwstałeś. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę dłużej udawać. Tego dnia, a było to 6 lat temu, w łazience mojego domu, ponieważ nie wiedziałem, co się ze mną dzieje i wstydziłem się przyznać nawet przed moją żoną. Wielki Bóg, potężny Pan Panów i Król Królów, Stworzyciel nieba i ziemi i wszystkiego, co oglądasz, wszystkiego, w czym się poruszasz, przyszedł do mnie. Osobiście spotkałem się z Jezusem. 6 lat temu narodziłem się na nowo. Przyjaciele, upamiętajcie się. Nowe narodzenie nie jest dla wybranych. Nie jest dla wybranych. Każdy człowiek potrzebuje tu na ziemi spotkać się z Bogiem. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo. To było jedno z głównych poselstw, które Jezus wygłosił, kiedy chodził w ciele. Kiedy chodził w ciele tu po ziemi. Przyszedł do Niego kiedyś w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził. Taki religijny dostojnik żydowski, faryzeusz o imieniu Nikodem. Wszyscy go szanowali w tym całym ich układzie społeczno-religijno-politycznym. Ale on przyszedł do Jezusa i mówi: widzę, nauczycielu, że czynisz cuda, o co chodzi? A Jezus powiedział mu: Nikodemie, musisz narodzić się na nowo. A on mówi: ale jak? Mam prawie 70 lat. Jak człowiek w tym wieku może wejść powtórnie do łona matki? Jezus powiedział: nie rozumiesz mnie. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. 6 lat temu, kiedy uwierzyłem w swoim sercu, że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię, poszedł na krzyż za moje winy, wziął na siebie karę z miłości do mnie, a następnie zmartwychwstał. I kiedy powiedziałem: przyjdź i mnie uratuj, przyjdź i panuj w moim życiu, narodziłem się na nowo. Wiecie, co oznacza nowe narodzenie? To są dwa bardzo ważne aspekty. Jeśli oddasz Mu swoje życie, jeśli się narodzisz na nowo, już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Nie ma czyśćca, nie ma takich pierdół. Dzieło Jezusa na krzyżu było kompletne. Albo je przyjmujesz teraz, kiedy słyszysz tych słów, albo się odwracasz i dalej nie ma to dla Ciebie żadnej wartości. Ludzie, tu nie chodzi o mnie. Ja 6 lat temu wybrałem i ja 6 lat temu wygrałem i wygrywam każdego dnia. Tu nie chodzi o zabawę. To nie jest Amway. Tu chodzi o Wasze życie. Zrozumcie. Chodzi o Wasze życie. Albo oddasz życie Bogu, stery w swoim życiu. Narodzisz się na nowo i będziesz Mu służył. Albo czy tego chcesz, czy nie chcesz. Czy Ci się to podoba, czy nie. Jesteś nadal sługą diabła. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Posłuchaj, nie jest ważne, czy przyjechałeś tu autobusem, Maybachem, pociągiem, to nie ma znaczenia. Czy jesteś porządny, czy jesteś bandytą, czy spałeś dzisiaj w hotelu, w pałacu, czy na dworcu. Jeśli nie spotkałeś się z Jezusem, idziesz do piekła. To jest prosta rzecz. Zbawienie nie jest dlatego, że ktoś z Was jest na tyle świetny, bo Słowo Boże mówi tak: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zbawienie jest tylko w Jezusie. Jezus jest jedyną bramą, drzwiami do życia, do Ojca. Nie możesz wejść do nieba dlatego, że jesteś dobry. Możesz przeprowadzić teraz 100 staruszek przez ulicę, rozdać 1000 zł i pójdziesz do piekła w nagrodę. Bo chodzi o to, że albo przyjmiesz zastępczą ofiarę Jezusa, albo ją odrzucisz. Odrzucisz życie, bo odrzucisz dawcę życia. On powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie wykombinujesz tego inaczej. Nie zrobisz drogi na skróty. Nie powiesz, że tego nie, ja pójdę tamtędy. Nie ma szans. Nie ma szans. Poczekaj, jak skończę.
potrzebujesz narodzić się na nowo, chcesz, mogę cię uwolnić od demonów. Poczekaj chwilę, uwolnię cię od demonów, możesz zacząć nowe życie. Pytanie jest to samo, co 2000 lat temu. Czego chcesz? Czego chcesz? To pytanie dotyczy każdego z was. Jezus, kiedy chodził w ciele po ziemi, on pytał uczniów i pytał ludzi, czego chcecie? I zobaczcie, ile osób teraz słyszy te słowa. Większość szydzi, odwraca się. Nie chcecie ratunku? Nie chcecie Jezusa. Ale jeśli ty rozpoznajesz w tych słowach życie, jeśli rozpoznajesz głos Ducha Świętego, który mówi teraz przeze mnie, dziś, kiedy głos Jego słyszycie, serca swojego nie zatwardzajcie. Nie potrzebujesz żadnego pośrednika. Wystarczy twoja decyzja. Wystarczy, że powiesz: Jezu, ja nie rozumiem do końca, o tym ten człowiek mówił, ale ja rozpoznaję życie. Jeśli to prawda, że ty jesteś żywym Bogiem, ja chcę cię poznać, chcę cię doświadczać i poznasz Go osobiście. I poznasz Go osobiście. Jeśli uwierzysz, że jest Bogiem, jeśli uwierzysz, że cię uratował, że zmartwychwstał, On nie wisi dzisiaj na krzyżyku, na twojej szyi. Nie wisi na krzyżyku w twoim pokoiku, w twoim domku. To są bzdury. W tym nie ma życia. W tym nie ma życia. Pytanie, kim dla ciebie jest Jezus? Kim On jest? Kim On jest? Czy On jest Panem? Wiele razy, bo większość z was uczestniczyła w różnych rytuałach religijnych. Wiele razy klepaliście: Pan Jezus. Pan to ktoś, kto panuje. Panuje w twoim życiu. Ktoś, kto króluje, kto posiada władzę. Komu jesteś podległy, z kim jesteś zgodny. Jeśli to, co mówię, wydaje ci się fikcją, to znaczy, że potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz, wydaje ci się, przyjacielu. Jeśli nie narodzisz się na nowo, pójdziesz do piekła, ale to jest twój wybór. Twój wybór. Przyjacielu, ja już jestem z nieba. I z nieba ci głoszę to poselstwo. Zawsze tak było, przyjaciele. Zawsze tak było. W tym kraju, tak jak powiedziałem wcześniej, większość ludzi słyszała o Jezusie. W Izraelu też słyszeli o Bogu. Ale kiedy Jezus wyszedł i prezentował Boga, prezentował Ojca, to siało zgorszenie. Pytanie dzisiaj, czy te słowa życia, słowa, które mają moc przenieść ze śmierci do życia, co powodują w tobie? Odpowiedz na życie. Odpowiedz na życie. Wystarczy twoja decyzja. Nie musisz się napinać. Nie musisz się starać. Wystarczy, że powiesz: Jezu, wierzę, że jesteś Bogiem. Dziękuję ci za krzyż. Dziękuję ci, że zmartwychwstałeś. Dziękuję ci. Zapraszam cię do mojego życia. Panuj w moim życiu. Panuj w moim życiu. Przyjaciele, tak jak powiedziałem, pierwszy aspekt nowego narodzenia to też, że już dzisiaj możecie zostać, każdy z was, obywatelem nieba. Co to oznacza? Że jeśli skończyłoby się, a kiedyś się na pewno skończy, to co się nazywa dzisiaj, to co tego teraz doświadczacie, to masz już pewność, nie nadzieję, pewność, że zostałeś obywatelem nieba, że jesteś z nieba. Ale jest też drugi aspekt tego, co Jezus załatwił każdemu człowiekowi, kto to przyjmie na krzyżu Golgoty. Możesz doświadczać nieba dla ziemi. Nieba dla ziemi. Jezus pokonał diabła. On go ośmieszył. Diabeł jedyne, co może teraz, to oszukać się, że jest inaczej. Oszukać się. Wiele osób, tak jak ja kiedyś, byłem oszukiwany w sposób intelektualny. Nigdy nie podano mi pełnej Ewangelii. Zawsze stało mi w sprzeczności Bóg a nauka. Wydawało mi się to nieracjonalne. Przyjaciele, ale to wynika dlatego, że ludzie nie znają Boga. Kiedy ty go poznasz, kiedy ty go poznasz, nie będziesz miał wątpliwości. To jest żywy człowiek. On to stworzył, on to wymyślił. Jeśli to jest obce, co mówię do ciebie, to znaczy, że potrzebujesz go. Potrzebujesz go. Tak jak wam wspominałem wcześniej, byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Miałem wszystko po ludzku, co daje ten świat. Pozycje, pieniądze, jest tu moja żona, dzieci. Teoretycznie mieliśmy wszystko. Ale byłem pusty i nieszczęśliwy. 6 lat temu narodziłem się na nowo. Nic, co w moim życiu było prawdziwe. Nic nie uciekło mi. Rozumiesz?
Jezus jest dawcą życia, wniósł życie i nową jakość do mojego małżeństwa, do mojego ojcostwa. Tak jak byłem przedsiębiorcą, nadal jestem przedsiębiorcą, ale mądrzejszym i skuteczniejszy. To jest dawca życia, dawca życia. Pytanie, czy go znasz? To pytanie chcę, aby zostało w twoich uszach. Czy znasz Jezusa? Czy znasz Jezusa? Czy go poznałeś? Nie Jezusa historycznego, nie jakąś koncepcję, że ktoś tam ci coś tam mówił. Czy ty osobiście znasz Jezusa Chrystusa? Bo jestem tutaj po to, aby ci świadczyć moim życiem, że On żyje. Że On zmartwychwstał 2000 lat temu. Pokonał diabła, żyje. Między innymi żyje i mieszka we mnie. Żyje i mieszka wśród tych osób, które są tutaj i postanowiły oddać Mu swoje życie. Przyjaciele, jesteśmy tutaj jeszcze przez jakiś czas. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy. Jeśli ktoś z Was potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia, może lekarze postawili na Tobie krzyżyk. Ja chcę Ci powiedzieć, że na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę, każdą, każdą. Jeśli tylko chcesz odejść stąd dzisiaj zdrowy, to odejdziesz. Wystaw nas na próbę. Nie jesteśmy tylko po to, aby opowiadać. Jesteśmy tutaj po to, aby pokazać Wam, że Bóg żyje dzisiaj. Żyje między innymi w nas. Dzisiaj możesz doświadczyć Bożej mocy. Dzisiaj możesz wziąć swój cud. Możesz wziąć swój przełom. Jesteśmy tutaj dla Was. Amen.